Cześć, witamy Was w kolejnych pogaduszkach. Dziś odpowiemy na odwieczne pytanie, offline czy online. Czy pobierać różne rzeczy na dysk, czy nie warto i lepiej korzystać z nich, kiedy są gdzieś w chmurze, w sieci, gdziekolwiek bądź. No właśnie, z tą chmurą to może być różnie. Tak, chmury mamy piękne dziś, ale zasięgu to tutaj nie mamy. Nie ma internetu. Znaczy jest, ale słaby. I muzyczki nie posłuchacie, o filmie też w ogóle zapomnicie, czyli streaming odpada. W tym momencie warto sobie pobrać coś. Większość serwisów streamingowych umożliwia pobranie niektórych treści na chociażby do pamięci waszego telefonu. Możecie sobie też w podobny sposób pobrać różne rzeczy do czytania, wasze ważne dokumenty i sobie z tymi dokumentami w pole, czyli jednak czasem warto korzystać z rzeczy offline. Tak, jeszcze dwie rzeczy. Nawet jeżeli jest zasięg, ale jest słaby, to on strasznie szybko zużywa baterię. To o tym warto pamiętać. Tak, to jest kolejna rzecz. I jeszcze taka jedna rzecz. Jest taka obiegowa opinia, że w internecie nic nie ginie. Oj? Ginie. 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 Ginie, szczególnie jeżeli są to jakieś strony internetowe z istotnymi dla Was różnymi informacjami, czy to z historii, czy potrzebnymi Wam do pracy, czy dane, do nauki. Techniczne. Różne specyfikacje. Warto sobie to czasem ściągnąć na jakiś dysk i mieć. Nawet jak taka strona z sieci wyparuje, to Wy to nadal będziecie mieli. Jasne, także zawsze warto mieć lokalny backup. Także pamiętajcie, to co dla Was naprawdę ważne, pobieramy i trzymamy offline. A jeżeli jedziemy gdzieś w podróż, to warto zawczasu sobie pobrać Wasze ulubione seriale, filmy, muzyczkę, żeby w takim miejscu jak teraz jesteśmy móc z tego korzystać. No to co, idziemy pokorzystać. Tak jest. Cześć! Cześć!